że jak młody się urodził, mówię, o, będzie gitarzysta. Ale jak już tak miał 4-5 latek, interesował go rytmy i tak dalej. I któregoś dnia, jako 8-latek, oczywiście wcześniej kupiliśmy taką elektroniczną perkusję, takie placki tak zwane, żeby grał tak, żeby nam nie przeszkadzał oglądać seriale w domu. I przychodzi, tato, chodź i coś zagram, jak miał 8 lat. No dobra, chodź szybko, dobra. I 7-minutowy utwór Metaliki zagrał, nutka w nutkę, równo, jak otarłem ze wzruszenia, mówię, Filip, a chodź spróbujemy coś nagrać takiego fajnego sami. Nagraliśmy piosenkę Szanujmy Basistów, słowa, muzykę napisałem takie właśnie, no tak, tak żeby słuchać muzyki w słuchawkach, kto się wydaje, was będzie słuchać i tak dalej. I nagraliśmy telefonem domowy teledysk, na program nagraliśmy gitary, perkusję. Spodobało się to mamie, jego, mojej żonie, spodobały się babci. Fajnie było, mówię, to jeszcze raz. Później i tak przez jak 8 lat skończył, nagraliśmy przez te 5 lat 30 takich filmików. Różnych tam. Widać na tych filmikach, jak wejdziecie na naszą stronę Ojciec and Syn, przez Ły, na YouTubie. Dobrze wymawiam, synko? To widać z roku na rok, jak on ten dorastał, już zmienił trochę perkusję, coraz większy. On wtedy taki był, jak zaczynaliśmy, dzisiaj już nie przerasta. No i mamy 5 lat, dostaliśmy propozycję, żeby zagrać. Mówię, poprosiłem chłopaków, którzy są pewni i którzy charakterem pasują do naszego poczucia humoru, dystansu do siebie. Widzieliście, nie wiem, czy widzieliście, czy kazali wam przyjść, no. I poprosiliśmy Kubę Woźniaka i Kajetana, oni w Poznaniu mieszkają, próby mieliśmy w Poznaniu. I okazuje się, że tak nam fajnie poszło, zażarło i między nami, i muzycznie, i w ogóle wszyscy na próbie zapominają, że ma 12 lat. Takie dowcipy opowiadają, że ja muszę później mówić, nie mów mamie, że to słuchałeś. Bo on ma 12, a wygląda, widzisz, no, mógł być po alkoholisz, nie? Ale nie pije. On nie pije, ja też nie piję. I tak to właśnie doszliśmy do dzisiaj. Zagraliśmy ten koncert, nie wiem, czy się podobało. Jeszcze nie gadaliśmy z nikim, bo wy jesteście pierwsi po koncercie. A teraz zadajcie pytanie, bo zawsze ja gadam, mistrzowi perkusji Filipowi. Dobrze. To czy muzyka jest waszym takim wspólnym ojcowskim, z rodzinnym językiem? O. No myślę, że tak, bo gdyby tego nie było, to nie wiem, czy by w ogóle powstało Ojciec and Syn. Więc tak, nie, na pewno to jest nasza największa, najfajniejsza i to nam sprawia niesamowitą radość. Dobra, a ja jeszcze tak dodam takie pytanie. Czy jak jesteście pokłóceni, to rozwiązujecie konflikty przez muzykę, czy w inny sposób? Ja z nim? Przecież ja jestem ojciec, to ja mam zawsze rację przecież. Jakie pokłócimy? No co? Ja mówię, jak na przykład coś się nie zgadzamy, mówię, milcz, synu, odrobiłeś lekcję i koniec tematu. A jest to wasz pierwszy raz na wiecu? W sensie grania? Na wiecu, na więc wiecu naszym. My? To jest nasz pierwszy w życiu koncert jako ojciec. Nasz debiut. My 5 lat istniejemy, ale zawsze to domowo robiliśmy. I to jest nasz debiut. A dzisiaj mogliśmy usłyszeć wasze utwory, czy bardziej covery? Nie, no jak covery? No co, my jesteśmy jacyś amatorzy. Wszystkie były, znaczy na koniec nagraliśmy cover z mojego dzieciństwa Puszek Okruszek. Nie, żartuję. Marsz Wilków TSA z takiego filmu, wiecie, Akademii Pana Kleksa z lat 80. A tak było wszystko nasze kompozycje.